Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, chciałem zapytać o trzy kwestie, mianowicie dlaczego ministerstwo tak niechętnie korzysta z dorobku i z doświadczeń strony społecznej w zakresie rolnictwa ekologicznego czy produkcji ekologicznej. Mieliśmy na ostatnich posiedzeniach komisji przykłady, że tutaj nie było tej współpracy, to jest nasza ocena, pomiędzy resortem a stroną społeczną, choć strona społeczna proponowała bardzo wiele istotnych, ciekawych rozstrzygnięć wynikających z doświadczeń. Mogły się znaleźć w tym projekcie. Niestety tak się nie stało. Po drugie, chciałem zapytać, czy ministerstwo jest absolutnie przekonane do tego, że zaproponowane przepisy spowodują zwiększenie liczby gospodarstw, które zajmować się będą produkcją ekologiczną i czy też zostanie zwiększona powierzchnia upraw ekologicznych. Czy te przepisy zbliżą nas do standardów, które sobie zakładamy? I wreszcie ostatnia kwestia, króciutko. Chciałem zapytać, jak ministerstwo wyobraża sobie zorganizowanie akcji informacyjnej na temat produktów ekologicznych w oparciu o tą szkodliwą ustawę, którą niedługo przyjmiemy? Dziękuję. Dziękuję.